Siema, siema. Pierwszy dzień świąt. Pogoda jak na wiosnę. Kapuśniaczek sobie kapie lekko. A ja idę jeszcze na kąpielisko. Może to się zabijam już w stronę Trójmiasta. Pochodzę jeszcze chwilę, godzinkę może pochodzę. I do domku. No i jestem nad wodą. Garecik się wykąpie. Bo był na polu ostatnio. Trzeba mu mył zrobić w jeziorku. Jest pierwszy sygnał głęboki, wykuty z betonu. Jest pieniądz. Jest PRL-ka 10 zł. Ale głęboko siedzą te monety tutaj. Dobry znak. W lato trzeba tu uderzyć. Jest dyszka. Tuptam sobie jeszcze dalej. I płyciutko wpadła piątka z PRL, ale była bardzo płytko, gdzieś 2-3 centy pod piaskiem. Sypie monetami. Może i biżuteria wpadnie dzisiaj jakaś. Się zobaczy się. Jakaś folia była, teraz 2 grosze wyskoczyło. Tam jest, leży sobie. Jest kolejny sygnał obok. To go namierzymy za chwilę. Ten sygnał obok, to się okazały 2 monety. To są 2 grosiki. Nie, 10 groszy i coś jeszcze, ale są 2. O, leżą ładnie. 2 pieniążki. 10 groszy widzę, 2 razy po 10 groszy. A sygnał był na 76. No i git. 2 pieczenie przy jednym ogniu. Jeszcze wpadł duży pieniądz. Chyba piątka z PRL-u. Tak. Tych piątek to nagubili. Jeszcze muszę 2 znaleźć do zestawu. Cisnę dalej. I mamy 2, ale głęboko była skubana. Się schowała. Elegancja Francja. Jest 2 złote, jest dobrze. Jest i następna 2 do kolekcji. Czasy PRL-u i PGR-u. Piąteczka z PRL-u. Następna. I wpadło 5 groszy. Tam ma wątki. I wpadł jeden fenik. Z jakiegoś tam roku. Nie wiem jakiego. Ale daleko był od brzegu. Sygnał 55, 53. Idę dalej. Obok tego fenola była złotóweczka aluminiowa. Do następnego. Sygnał 66. Jest kawałek pierścionka. Coś w tym stylu. Z czerwonym oczkiem. Miedziany pierścionek był kiedyś. Zostało z niego to szkiełko. I cisnę dalej. Po drodze jeszcze wpadło kilka monetek. Jest jeszcze blaszka. Powoli idę w stronę brzegu. Będę się zawijał powolutku. 6,5 grama czegoś blaszanego. Jest w sicie jakaś biżuteria mała. Zaraz to wyjmę, bo jestem głęboko. A nie mam pontonu. Za chwilę zobaczymy. Jakiś medalik mi się wydaje. Jest medalik i to jest sreberko. Myślałem, że to jest aluminium, ale to jest sreberko. Jest jakiś napis tu ma z tyłu. Czy modlitwę jakąś. Sygnał 77. No i super. Jest kolejne sreberko z tego kąpieliska. Wracam na brzeg powoli. Koło medalika następna piąteczka. Idę dalej. No i myk, jestem już w piwnicy. Zapal lampkę. O, gdzieś tutaj jest. Dzisiaj wpadło sporo piątek. Złotóweczka, 20, 2 dwójki. Są nowożytne. To jest ten fenol. Jak to Mustafa Gold mówi, Adolfowy.
Nowożytny, tu jest jakiś guzik ciekawy. Jest łóżko zaklepane, też jest coś ciekawego. Tu jest kalesoniak czy coś. Blacha na ryby. Takie samorodki, aluminium z ogniska. Jeden kapsel, kawałek puszki. A ciekawostek to jest tutaj. Część od jakiegoś pierścienia magicznego. No i tutaj ten medalik srebrny, tu jest napisane, że to jest pamiątka komunii. Ktoś miał na komunię, dostał i przesiał w jeziorze. Także na tyle. Jutro już jestem w Pomorskim, ale na wykopki dopiero na weekend. Z dużym Zbyszkiem się ustawię, także pozdrawiam. Wesołych świąt wszystkim. I do następnego. Heja.